Siemaneczko, cześć, witajcie, z tej strony Xero i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszym tematem na odcinek jest kopanie kiedy versus dziś. Temat być może trochę dziwny, ale myślę, że wam się on spodoba. Przy okazji chciałem was zachęcić do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Aktualnie widzicie listę osób, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. Jeśli chcecie być na kolejnym odcinku, zostawcie suba. Okej, a teraz przechodźmy do odcinka. Okej, więc zaczynajmy. Jak sami widzicie, kiedyś na serwerach hardcore kopało się zupełnie inaczej, ponieważ kopało się po pierwsze na innych stoniarkach i kopało się zwyczajnie na AWK, tylko po prostu nie rozmawiało się na TS-ie, coś niekiedy się oglądało, a teraz sami wiecie, jak to wygląda. Fajnym przykładem jest tutaj na pewno rozmowa Zajdera wraz z Redisami, podczas gdy inni kopali stona. Co prawda wszystko jest użyte na nowych stoniarkach, ale zobaczcie sami ten śmieszny materiał ze strony Zajdera. Ale zostaw top model! A dlaczego ty masz epkę, która ubiera lalki w różne ciuchy? Chłopie, ja zaczynam się zastanawiać! Dobra. W metryce ma wpisane jeszcze chłopak. Derwa jest was. Słuchaj, odczep się ode mnie, co? Słuchaj, ale naprawdę mamy dużo skarpetek, nie musisz codziennie nosić tych samych. Mamo, siedzę tutaj w samych gaciach. A dlaczego masz bystonosz mamy pod poduszką? Tato! Fuj, zabierz je, to wczoraj jest tego. Jaja. Jaja! Halo! Zimno mi! Okno muszę zamknąć. Jesteś psychicznie chory! No ty też! Uff, ale dis. Okej, mam nadzieję, że ta rozmowa Zajdera z rodzicami wam się spodobała i posłuchajcie, w tym momencie sami wiecie, jak wygląda kopanie tego stona, sami wiecie, że po prostu większość osób kopie na AWK-u, wycisza się na TS-ie, praktycznie, nie wiem, robi zazwyczaj coś innego i po prostu kopie sobie stony na AWK-u, albo niekiedy nawet zostawiacie kompa na całą noc i kopiecie tego stona, tylko żeby mieć tam, nie wiem, dużo koksów, a kiedyś naprawdę robiło się inaczej, ponieważ po pierwsze na kilku edycjach na serwerze hardcore z KKF oczywiście były kiki za awki oraz były bany za kopanie na awku, więc takich rzeczy nie było. Wiem teraz, że to jest nowy Minecraft i że po prostu nikomu się nie chce siedzieć przy kompie i w ogóle, no ja to rozumiem po prostu, więc ja się tego nie czepiam oczywiście. Ale teraz przejdźmy do innej rzeczy, co do beaconów. Oczywiście bacony bardzo pomagały w kopaniu stona, ponieważ kopało się kiedyś na nich bardzo, ale to bardzo szybko, tak jak i teraz. Kiedyś po prostu na serwerze hardcore takiego bacona zdobywało się naprawdę długo, zawsze był pod koniec edycji, co prawda nie na każdej edycji, ale na kilku był. W tym momencie widzicie, jak Gildia Time zbierała bacona swojego tam, nie wiem, drugiego już na tej edycji, bo tam w ogóle była taka sytuacja, że dostaliśmy bacona za jakiś bardzo poważny bug. Następnie ktoś zrobił oszusta, chyba nawet Paweł to był. Wiem, jakieś tam kłótnie były, no i tam chyba tydzień później zrobiliśmy sobie bacona. Jak sami widzicie, kiedyś nagrywało się odcinki z serwerów hardcore, że ktoś ma bacona, w ogóle zbierało się kilkanaście osób i w ogóle wszyscy pisali to na czacie, w ogóle nie wiem, to bardziej to było takie uroczyste wszystko, a teraz po prostu, jak sami wiecie, żeby zdobyć bacona, musicie, nie wiem, mieć jakieś vouchery, musicie sobie kupić jakieś SMS-y za Pandory, w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy. Albo dropią wam z jakichś skrzyneczek, nie wiem, głowy Witchera, no różnie to jest na tych serwerach teraz. Zależy też o jaki inny serwer chodzi, no ale sami wiecie, jak kiedyś to wyglądało, jak wygląda to teraz. Jak sami widzicie, oczywiście tutaj nie ma TS-a na tym odcinku, ponieważ teraz komentuję, ale wtedy reakcja gildy była naprawdę, każdy był bardzo zadowolony, że jest ten bacon w ogóle, a teraz już ten bacon na niektórych serwerach jest oczywiście taką podstawową rzeczą. I w sumie, nie wiem, każdy ma to, które wywalone na to, nie jest to takiej sceny, a kiedyś na tym serwerze hardcore z KKF-a zdobywało się to tak bardzo trudno, że po prostu to był bardzo unikalny przedmiot. W tym momencie przejdźmy do killoffów 6 czy 3. Kiedyś oczywiście kopało się na killoffach, niekiedy po prostu FI4, FI5, no i tam kopało się zazwyczaj nawet nie na AWK-u, ponieważ się nie dało. A teraz, kurczę, jak sam widzicie na ekranie, nie dość, że są jakieś skrypty do kopania na AWK-u, że możecie kopać całą noc, jak sam widzicie teraz na ekranie, to jeszcze jest ten kilo w 6 czy 3, więc to jest w ogóle jakaś czarna magia, normalnie. Możecie sobie zdobyć mega dużo itemu, oczywiście na niektórych serwerach wiem, że są ograniczenia na złoto, ale to też nie jest na każdym serwerze, więc
zależy na jakim serwerze gracie. Materiał nie jest podpasowany pod ten serwer, tylko jest tak bardziej ogólnie mówiony, więc jeśli na jakimś serwerze jest inaczej, to po prostu nie krytykujcie, że w materiale coś tam innego powiedziałem, ponieważ nie wiem na jakich serwerach gracie i mówię bardziej ogólnie. I tak podsumowując to wszystko, teraz po prostu Minecraft tak poszedł do przodu i w sumie różne programy, skrypty do kopania stone'a, w ogóle killoffy 6-3, że po prostu możecie w sumie, nie wiem, kopać sobie stone'a cały czas na awku killoffem 6-3, w ogóle niszczy się to szybko, tak jak na gemie wszystko, więc to co było kiedyś, a co jest dziś, to w ogóle jest bardzo wielka różnica, ponieważ sami widzieliście jak wcześniej, nie wiem, zdobywały się bacony, jak kiedyś robiło stoniarki i po prostu jak to wygląda teraz. W tym materiale to byłoby na tyle. Materiał w sumie, nie wiem, moim zdaniem wyszedł tak sobie, ponieważ myślę, że to nie był jakiś bardzo ciekawy temat, ale myślę, że jednak w miarę ten materiał wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę za to, że po prostu jeszcze troszeczkę napracowałem nad tym odcinkiem i po prostu napiszecie mi w komentarzu, co mam nagrać w kolejnym odcinku. Ja tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam do obejrzenia innych moich materiałów na kanale i dziękuję wam. Cześć, do zobaczenia.